Hej, witam wszystkich imperialistów w takim krótkim materiale na temat ostatnich wydarzeń ze świata Paradoksu, ze świata Europa Universalis 4, bo troszeczkę przez ostatnie 3 dni się wydarzyło i ogólnie myślałem, że no, nie trzeba robić z tego jakiejś informacji większej, bo tutaj jakaś promocja, tutaj takie inne rzeczy, bo tam przemyślenia zrobili sobie za tydzień, ale tu nagle pewna bomba spadła, którą trzeba wam przedstawić po tytule, już domyślacie się jaka. No ale może po kolei. Jakiś czas temu zrobiłem wam ten materiał, w zasadzie wczoraj wam go opublikowałem, na temat patcha 1.32 najważniejszych zmian, które będą właśnie w całym tym systemie w najnowszym patchu. Ale ten patch będzie ogólnie gigantyczny i widać, że Paradoks podchodzi do niego tak, że ma być to patch, który zamyka raczej tutaj pewną strefę działań, pewien progres tej gry i w zasadzie mamy już do czynienia z takim zmierzchem Europa Universalis 4 i byłem pewien, że za jakiś czas Paradoks po prostu ogłosi tą Europkę 5. Zakładałem, że to będzie obecny w tym roku PDX-konie, no ale są moje takie zwykłe przypuszczenia bazujące na tym, co tam się jeszcze dzieje. Myśl tą potwierdziło jeszcze to, że podobnie jak w przypadku CK2, Paradoks zrobił mega promocję na Europę Universalis 4 na Humble Bundle. Pamiętacie, CK2 też dostało taką paczkę, gdzie można było całą podstawkę plus wszystkie DLC-ki główne kupić za grosze i dosłownie teraz macie taką samą sytuację obecnie na Humble Bundle. Jak już widzicie, prawie 40 tysięcy kopii im się sprzedało, tych paczek, nieważne. I jeszcze zostało te 12 dni promocji. Europę Universalis 4 ze wszystkimi głównymi dodatkami można w tym momencie nabyć za 65 zł. Nie będziecie tego mieli taniej. Chyba. Bo o tym jeszcze za chwilę, więc jeżeli chcecie skorzystać z tej promocji, korzystajcie póki możecie, bo to jest warte, myślę, że no trzeba z tego skorzystać, jeżeli macie Europkę, wam się podoba, ale brakuje wam DLC-ków, teraz możecie nabyć wszystkie DLC-ki za cenę mniejszą niż 4 zł za DLC, tak na szybko licząc, więc wiecie, no to jest naprawdę opłacalne. I lepszej promocji już chyba nie będzie. No ale tak, wracając do głównego tematu, jest to raczej coś, co było przy CK2. Potem przy CK2 wyglądało to tak, że za jakiś czas była informacja o tym, że podstawka weszła za darmo, każdy może sobie pograć. Następnie gdzieś tam była informacja, że już więcej tych DLC nie będzie do CK2. Ja tego jakoś stuprocentowo nie obserwowałem, bo jak wiecie, nie interesuję się za bardzo CK2, tylko gdzieś tam to sobie czytałem w ramach tych wszystkich newsów, które ode mnie tam spływały z Paradoksu. Nieważne. No i nagle boom na PDX-konie CK3, którego się nikt nie spodziewał, bo każdy liczył na Wiktorię trójkę, ale to myślę, że to będą lata 2220 z Wiktorią trójką. No i kurka, tutaj patrzę, no zaczyna to wyglądać podobnie. Pracują nad tym patchem bardzo długo, poprawiają niby tutaj grę, jakość, w jakiej ma działać ta gra, więc widać, że już tak zamykają ten temat, że już nie wydają patcha w cyklach 3 miesięcznych. Patcha ostatniego mieliśmy chyba już z 8 miesięcy temu, znaczy takiego większego, nie, znaczy DLC takie większe z 8 miesięcy temu, tak, bo to było chyba wakacje jeszcze, nieważne nawet dokładnie. Więc no kurka, no już koniec tej Europki, czwórki, zaraz piątkę ogłoszą na PDX-konie 2020. No i byłem tego pewien, zwłaszcza jak zobaczyłem tą wyprzedaż, że kurka, Europa Universalis 5, no jak nic będzie ogłoszona w przeciągu 10 miesięcy. Tym bardziej, że data tej promocji jest taka sama jak data wydania kolejnego w Dev Diary. Za 12 dni będzie kolejny Dev Diary i byłem pewien, że coś się wtedy wydarzy, że o czymś zostaniemy ważnym poinformowani. No i zakładałem, że będzie to pewnie informacja o patchu, data jego premiery, informacja o tym, że będzie to ostatni patch do Europy Universalis 4, co byłoby równoznaczne z tym, że na PDX-konie dowiemy się o Europie Universalis 5, bo raczej wątpię, żeby ten tytuł porzucili. No ale nagle Paradoks zrobił coś dziwnego, wypuszcza patcha 1.29.4, pisze na forum, że ten patch nic nam nie robi, nasze savey są niezagrożone, nie wpłynie to gry na multi, progresujcie sobie dalej, to jakiś tam dla nas, żeby sobie pozbierać jakieś tam dane, to nie są dane telemetryczne, nie są to żadne statystyki, coś tam dla nich jest to potrzebne. Ludzie, jak to ludzie, są ciekawi, lubią narzekać i doszukują się dziury w całym, no i
czytając tutaj temat na forum, bo ja też sobie to przeglądałem na bieżąco, bo mi non-topper pop-upy wyskakiwały z kolejnymi informacjami tutaj, że coś się dzieje, jakaś wielka dyskusja, sam zacząłem to obserwować, no i nagle się okazało, że znaleziono po tym update'cie 1.29.4 takie pliki, które nazywają się subscription. W folderze z EU4 Localization są pliki subscription, które jak sobie otworzycie, informują was o nadchodzącej zmianie w ogóle jakby planu wydawniczego. Oczywiście Paradox nic jeszcze nie potwierdza. Przyznał się dopiero po dłuższych dyskusjach na tym forum. To jest bardzo dziwne, dlaczego tak do tego podeszli, że to ukryli totalnie, że planują wprowadzić coś takiego. Nie, myślę, że to chcieli po prostu wprowadzić obecnie, znaczy informację o tym również podać tego 4 lutego. O nadchodzącym modelu subskrypcyjnym do Europy, a ewentualnie do wszystkich gier Paradoxu, bo tutaj też jest taka opcja, ale o tym oczywiście tutaj z tego to nie wynika. To co tutaj dowiadujemy się, że model subskrypcji, dostęp do 40 paczek z DLC-kami do Europy, co się składa na wszystkie podstawowe tutaj DLC-ki do Europki, plus skórki, plus jeszcze chyba muzyczne, jeżeli to dobrze liczyłem na Steamie. Do tego ma być dostęp do jakiegoś DLC tylko i wyłącznie dla subskrybentów, dodający dodatkowe modele dla jednostek, co jest chamskie, kurwa! Tyle pieniędzy wydałem na to gry Paradoxu i czemu oni jeszcze dostają jakieś skórki? Płacą subskrypcję, tak? A ja nie dostanę tych skórek. No dobra, dostaję Paradox od dawna już za darmo, ale pewnie większość z was tak sobie pomyśli na ten temat w tym momencie, no i w sumie tak. No, też bym tak to odebrał. Więc w sumie, wracając do meritum, do takiego krótkiego podsumowania, Paradox planuje wprowadzić subskrypcję na pewno do Europy Universalis 4, ale czy do innych swoich produkcji, tego jeszcze nie wiadomo. Ale widać, że jest to jednak tendencja światowa, że dużo platform będzie przechodzi na te subskrypcje. Niedawno przecież Uplay przeszedł, niedawno Microsoft Store wprowadził genialnie super prokonsumencką subskrypcję dla nowych osób, która jest tania, dostęp do szerokiej bazy gier. No wiem, w sumie nie będę z niej zachwalał, bo mi za to nie zapłacili, ale jest naprawdę genialna, sam z niej korzystam. Jest to chyba najlepsza oferta na rynku w tym momencie od Microsoftu, o dziwo. No i teraz widzę, że Paradox chce chyba zrobić coś takiego samego. Dodatkowo pamiętajcie, że launcher był niedawno update'owany, był zmieniany we wszystkich grach Paradoxu. Czyli możliwe, że niedługo Paradox, wszystkie gry Paradoxu będą również działały na jakiejś osobnej platformie, będą wyłączone może ze Steama. Nie wiem, może już tak nawet działają, bo się nad tym nie interesowałem zbytnio, będę musiał do tego przysiąść. No i możemy się spodziewać jakiegoś planu subskrypcyjnego. Jak sam Paradox przyznaje na tym forum podczas tej dyskusji, że właśnie ten patch 1.29.4 miał być miało być to testowane na jakiejś grupie, reakcje ludzi na tą informację, nie wiadomo jeszcze jak to dokładnie miało działać i też w zasadzie od naszych reakcji pod tym patchu 1.29.4 miało to wszystko funkcjonować, znaczy informować Paradox i mieli tam ustalić jakąś kwotę tego abonamentu, bo na razie nie wiemy za bardzo co dostajemy za ten abonament, nie wiemy za bardzo ile on będzie kosztował, na ten temat w zasadzie nic nie wiemy. Wiemy, że tylko może występować przy Europie Universalis 4. Ja sam liczę na to, że jednak Paradox pójdzie tutaj bardziej prokonsumencko niż dorobił to do tej pory i raczej zrobi tak, że będzie to abonament do wszystkich ich gier, do całej puli ich gier. Niekoniecznie wszystkich, które wydają, ale do wszystkich, którym są producentem. Tak, bo wiem, że Imperator Rom jest Paradoxu w 100%, Europka, Hoi 4, Stellaris, i chyba tyle na temat. Może jeszcze są jeszcze jakieś inne gierki, ale te główne tytuły, które mnie interesują, to na pewno są ze studiów Paradoxu. No i miałoby to większy sens. I dlatego też w zasadzie wydaje mi się, że jeżeli Paradox chce wprowadzić taki system abonamentowy, nie miałoby to sensu, jeżeli zakończają Europkę 4 i potem biorą się za 5. Bo to by oznaczało, że jeszcze długo nie dostajemy żadnego DLC-ka do Europy 4 i wprowadzenie abonamentu w tym momencie to jest taki trochę strzał w kolano. Tym bardziej, że dają grę za 65 zł. Właśnie w promocji na Humble'u. To jest totalny strzał w kolano i niezrozumiała dla mnie decyzja. Jeżeli
planowaliby już zamknąć Europę Universalis 4 w patchu 1.30 i powiedzieć, że już więcej DLC-ków nie będzie, więc raczej spodziewam się tego, że no po 1.30 będą kolejne oczywiście patche. Nie wiem jeszcze jak długo, ale Europa Universalis 5 jednak chyba tak szybko jak myślałem się nie doczekamy, czyli w przeciągu 2-3 lat kolejnych. Oh my god, będziemy mieli chyba 10-letnią Europkę za jakiś czas. I ogólnie tak to się te informacje prezentują. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, jak wy sobie wyobrażacie ten abonament do Europa Universalis 4, jakie warianty miałyby dla was sens. Dajcie znać koniecznie, ile za takie coś byście byli w stanie tutaj zapłacić. Ja nawet nie będę sugerował teraz wam, ile za to bym mógł zapłacić, ale już na Facebooku był ten temat wczoraj poruszany przeze mnie i tam widziałem, że dużo osób jakoś myśli o tym abonamencie, jak abonamencie do WoWa, tak? I to jeszcze takiego WoWa, gdzie zapłaciłeś, ale tak musisz płacić, żeby grać w tą grę. A to nie będzie działało na tej zasadzie, to będzie raczej działało na takiej zasadzie, jak to ma Uplay, jak to ma Microsoft Store, czyli jak nie masz gry, płacisz abonament, dostajesz do niej dostęp, ale jak masz gry, to nie musisz płacić abonamentu, żeby w nią grać. Myślę, że to raczej na takiej zasadzie będzie działało, ale bardzo dużo osób myśli o tym, na to jak abonamencie do gier multiplayer. Nie wiem czemu w ogóle, bo przecież mamy dostęp już do takich usług od bardzo długiego czasu, 3-4 lat i jeszcze się ludzie do tego nie przyzwyczaili. No ale dajcie znać, co wy myślicie, ile byście za to zapłacili, czy jesteście wnerwieni za Paradox, bo na przykład 4 dni temu kupiliście całą kolekcję za 300 zł na Enebie, była super promocja również na DLC, a tu nagle 65 zł przecena i jesteście w plecy. No dajcie znać, co na ten temat myślicie i czy się jaracie, co myślicie, czy w ogóle będzie ta piątka, czy jednak tutaj ta, że jest to subskrypcja, powoduje, informuje nas, że raczej będzie czwórka przez jeszcze długi, długi czas. Trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia na dzisiejszym live'ie. Hej!